Sławomir Dębski rozpoczyna oficjalnie kampanię wyborczą na urząd prezydenta Grudziądza. W ramach zorganizowanego spotkania nastąpiło przedstawienie komitetu oraz prezentacja kandydata, prezentacja programu i dyskusja programowa. No a więc stało się. Jednak kandyduje pan, a zapowiada właściwie na razie, że będzie kandydował na stanowisko prezydenta miasta Grudziądza. Tak, wpierw chciałbym przywitać wszystkich mieszkańców Grudziądza, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, podjęliśmy taką decyzję, nie jest to decyzja, którą podjęliśmy w szybkim czasie. Ona się w jakiś sposób kształtowała przez okres kilku miesięcy. Jest konsekwencją tych sytuacji, które mają miejsce w tej chwili w mieście. Jest też konsekwencją oczekiwań mieszkańców. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom, naprzeciw potrzebie eliminacji z życia publicznego dyscypliny partyjnej. Jesteśmy za tym, aby mieszkańcy w jak najszerszym zakresie mogli współdecydować i współuczestniczyć w podejmowaniu wszelkich decyzji w tym mieście i do tego jesteśmy przygotowani, mamy przygotowany program, chcemy go zrealizować. Hasłem wyborczym Sławomira Dębskiego jest praca, rozwój, jedność. Główne natomiast przesłaniem całej kampanii ma być odpolitycznienie samorządu. Kilka słów odnośnie najważniejszych punktów państwa programu. Co będzie takim motorem tej kampanii waszej? Nasz program składa się tylko z kilku punktów, to są ramy, natomiast te elementy ramowe będą później podstawą do kształtowania poszczególnych programów i elementów, zależnie od tego, jak będzie się sytuacja w mieście rozwijała. Na pierwszym miejscu bezrobocie i zmniejszenie tego bezrobocia, na drugim miejscu rozwój gospodarczy. W zasadzie to można byłoby objąć jednym punktem, ale jednak oddzielnie traktowanie jest wynikiem tego, że bezrobocie dotyczy osób bezrobotnych. Rozwój gospodarczy to przede wszystkim osoby, które już wykonują swoją pracę lub będą tworzyć miejsca w szerszym zakresie i mają taką możliwość lub mają zamiar samozatrudnienia i tutaj widzimy szerokie pole do popisu. Następnym elementem jest oczywiście odpolitycznienie, aby doprowadzić do sytuacji, aby wyeliminować sytuację dyscypliny partyjnej i decydowania w imieniu mieszkańców. Chcemy między innymi wprowadzić taki punkt do statutu i to jest element naszego programu, by osoby, które pełnią funkcje publiczne w naszym mieście lub które otrzymają mandat z wyboru publicznego, zawieszały członkostwo. Czyli z dala od polityki? Polityka, akurat jeśli mówimy o zarządzaniu miastem, nie ma nic wspólnego z zarządzaniem. Zarządzanie odbywa się wyłącznie poprzez reguły administracyjno-prawne. Te reguły nie mają w swoim zapisie ani jednego słowa o polityce. Polityka stała się tylko takim zakorzenionym elementem, tradycją, która jest eliminowana w życiu publicznym, lokalnym w całej Europie. I w Europie, jeśli się mówi o tej polityce, to jest to polityka ogólnokrajowa, gdzie rządy sprawują poszczególne partie. Natomiast jeśli mówimy o lokalnościach, tam mieszkańcy decydują o wszystkim. To popiera Sławomira Dębskiego. Z kim zamierza iść do wyborów? Jak sam mówi, komitet ma mieć charakter apolityczny, a więc zrzeszać nie partie polityczne, tylko mieszkańców, a tym samym różne środowiska. Jakie środowiska chcecie, aby was poparły i na jakich środowisk liczycie poparcie? Znaczy, my już orientujemy się, jakie środowiska nas poprą. A jakie konkretnie, może pan powiedzieć? Albo chociaż wskazać te, które przyłączyły się do pana komitetu. Widzimy tu na przykład niedawnego kandydata też na urząd prezydenta. Jeśli chodzi o pana Aleksandra, bo o nim rozmawiamy, nie, pan Aleksander oczywiście zawiesza członkostwo w partii i jest sytuacja jasna, nie będziemy odstępować ani na krok. Natomiast wsparcie partii politycznych, tak, członkowie partii politycznych mogą być członkami naszego komitetu, mogą też kandydować z naszych list i w przyszłości pełnić funkcję, ale pod takim warunkiem, że tą dyscyplinę partyjną winniśmy wyeliminować z życia publicznego. Ona już dość dokuczyła mieszkańcom. I mieszkańcy generują do nas taką informację, aby stworzyć warunki apolityczności w systemie zarządzania miastem. A to jest przede wszystkim konsekwencja zapisów reguł dotyczących zarządzania tymi urzędami, instytucjami czy spółkami, które funkcjonują w obrębie miasta. Jednym z członków Komitetu Wyborczego jest Aleksander Pawłowski, który już raz startował w wyborach na urząd prezydenta Grudziądza.
obecnie popiera nowego kandydata. No, wiemy już jedno. Nie będzie pan kandydował w wyborach na urząd prezydenta, chociaż już kilkukrotnie, co najmniej raz z tego co pamiętam, stawał pan do boju. Oczywiście było to 3 lata temu, ale ja już od 3 lat mówiłem, że nie będę startował, chociaż oczywiście będę aktywnie działał, gdy chodzi o wybory samorządowe. Czyli wspiera pan innego kandydata? Tak, jestem w komitecie, otwartym komitecie wyborczym Sławomira Dębskiego. Będzie to kandydat mieszkańców Grudziądza, będzie to otwarty komitet i jest to komitet, jak proszę państwa widzicie, otwarty komitet wyborczy Sławomira Dębskiego. Komitet niepartyjny, a konkretnej osoby. Pan jest członkiem tego komitetu, czy przewodniczącym? Nie, ja jestem członkiem tego komitetu. Oczywiście. A kto jest przewodniczącym? Jeszcze przewodniczącego żeśmy nie wybrali, ale myślę, że to w najbliższym czasie po prostu zostanie dokonane, bo wiadomo, że musi być pełnomocnik wyborczy, osoba odpowiedzialna za finanse, takie osoby już mamy. Oczywiście występuje w tym komitecie jako Aleksander Pawłowski. Nasza organizacja jako Stronnictwo Demokratyczne nie występuje. Takie właśnie, to taka ciekawa informacja. Zawiesił pan członkostwo w partii? Nie, po prostu tak jak wynika z tych naszych założeń, które mamy, z chwilą wybrania na radnego ewentualnie, albo do władz, do urzędu miasta, czy jakiejś spółki, wówczas te nasze pan zawiesi. Przewidują zawieszenie tego. Zawieszenie po prostu członkostwa w partii. Także tutaj członkowie partii różnego rodzaju mają wolną rękę, w zależności od tego, czy chcą uczestniczyć w pracach tego otwartego komitetu, czy nie, to jest ich sprawa. Obecnie mamy już przynajmniej 3 pewne kandydatury na stanowisko prezydenta Grudziądza. Sławomira Dębskiego, Janusza Dzięcioła i najprawdopodobniej obecnego prezydenta Roberta Malinowskiego. Dwaj ostatni politycy cieszą się od lat sporym poparciem w Grudziądzu i przeszli już wielokrotną weryfikację przy urnach wyborczych. Obecnie jest tylko jeden kandydat, który się zadeklarował w pewny taki sposób. Jest to Janusz Dzięcioł. Jak postrzega pan swoich konkurentów? Przypuszczam, że obecny prezydent miasta również będzie kandydował, więc trudno powiedzieć, jak dalej się tutaj ławka kandydatów ułoży, ale w tej chwili możemy mieć te 2 pewniki. Znaczy, jeśli chodzi o osoby, które kandydują, to uważam, że... One jeszcze nie kandydują, ale już zadeklarowały się i zostały poparte przez jakieś tam środowiska, powiedzmy. No tak, ale my liczymy przede wszystkim na poparcie mieszkańców, tak? To taka ma być kampania czysto społeczna? Taki jest nasz zamiar, ale budzi nasze zainteresowanie wsparcie partii politycznych i ugrupowań, które mogłyby nas wesprzeć. Niemniej muszą identyfikować się z naszym programem i z tą potrzebą społeczną, która definitywnie przekreśla dyscyplinę partyjną obecnie i przypuszczam, że w kampanii politycznej, w kampanii wyborczej będzie to podkreślane przez mieszkańców. A my zwyczajnie wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców i taki też program przygotowujemy.